Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Bogdana de Barbaro pod tytułem Po co światu psychoterapia? Książka została wydana w tym roku przez wydawnictwo WAM. Bogdana de Barbaro raczej przedstawiać nie trzeba, ponieważ jest to jeden z najbardziej znanych psychiatrów w Polsce. Dodam, że również ma słynną córkę Natalię de Barbaro, autorkę takiego bestselleru jak Czuła przewodniczka, czy ostatnio książki pod tytułem Przędza. Książka Po co światu psychoterapia jest książką zgoła nietuzinkową. Dlaczego? Ponieważ łączy perspektywę psychoterapeuty, świetnego fachowca w dziedzinie psychoterapii, jak i znakomitego humanisty, który szeroko patrzy na współczesny świat i rozmaite prądy kulturowe, które w istotny sposób wpływają na przebieg zdrowia psychicznego. Bogdan de Barbaro mówi o rozmaitych wpływach. Jest to na pewno wpływ internetu, wpływ gier komputerowych. Człowiek niejako staje się niewolnikiem swojego awatara, brak mu swobody, przez co zapada na rozmaite choroby charakterystyczne dla XXI wieku, właśnie jak narcyzm, czy borderline, czy konsumeryzm. To wszystko sprawia, że jakby zapomina o własnej drodze życiowej i zapomina o powołaniu swoim jako człowieka, które de Barbaro definiuje jako podróż od ja realnego do ja idealnego, czyli chodzi o to, żeby zbliżyć się do tego, jakim chce się być, zgodnie ze swoimi najgłębszymi wartościami realizować swoje życiowe cele. Ważnym aspektem w realizacji tych celów jest taka postawa pokory. Pokory, która pozwala na wyjście z siebie. Warunkiem tej pokory jest uznanie tego, że się nie wie. Niewiedza jest właśnie warunkiem wstępnym i podstawowym realizacji owych celów, a także szacunek dla drugiego człowieka, dla bliźniego. De Barbaro cytuje słynną frazę Artura Sandauera o tym, że odwaga potaniała, a rozum podrożał. Cytuje także łacińską frazę plus ratio quam vis, czyli rozum przed siłą. De Barbaro jakby stoi na stanowisku takim świata wielowersyjnego, świata, który jest charakterystyczny dla człowieka posiadającego głębokie wątpliwości, człowieka nie tyle silnego, co jakby słabego. Jak przyznaje profesor, nie lubi on ludzi silnych, woli ludzi z wątpliwościami. Poza tym te wątpliwości sprawiają, że człowiek poszukuje sensu w świecie. To takie nawiązanie do humanistycznego nurtu w psychoterapii, do psychoterapii egzystencjalnej spod znaku Viktora Frankla, to właśnie poszukiwanie sensu w świecie, z nadzieją, że odnajdzie się prawdziwe ja w owym świecie.
Przy czym De Barbaro porusza również ciekawy wątek maski. Maski, która z jednej strony umożliwia przetrwanie w strukturach życia społecznego. Jesteśmy inni jako pacjent, jako syn, jako kochanek, jako rodzic, czy jako też autorytet w danej dziedzinie. Inni jesteśmy w domu, inni jesteśmy w pracy. To oczywiście pewne oczywistości, truizmy, ale bardzo potrzebne, aby unaocznić właśnie, czym jest owa maska. Maska byłaby taką metodą czy drogą do tego, żeby dany pacjent mógł sobie w świecie poradzić. Aczkolwiek De Barbaro mówi o tym niebezpieczeństwie, że maska jakby przyklei się do twarzy i dana osoba zapomni o tym, kim jest naprawdę i co jest naprawdę ważne w życiu. A temu właśnie sprzyjają jakby obecne światy, obecne czasy, sprzyjają takiemu heideggerowskiemu zapominaniu o byciu, zapominaniu o tym, co naprawdę istotne w życiu. Przykryci jesteśmy rozmaitymi odmianami narcyzmu, rozmaitymi potrzebami autokreacji, rozmaitymi motywacjami, które mają na celu z jednej strony ekspresję własnego ja, a z drugiej strony jest to droga jakby nieco destrukcyjna. To właśnie czym byłby ten człowiek bez maski? Człowiek bez maski, jak pisze De Barbaro, jest takim człowiekiem śmiałym, aby spojrzeć na siebie bez kamuflażu. Ten zabieg, o którym kiedyś wspomniał ojciec Adam Szustak, zabieg kosmeo, ciągłego upiększania siebie, aby jak najlepiej wyglądać w oczach innych, tu właśnie nie zdaje rezultatu. Ten zabieg takiego sztucznego upiększania siebie, aby jak najlepiej wypaść w oczach innych. De Barbaro porusza bardzo ważne kwestie, kwestie przede wszystkim zdrowia psychicznego, czym ono jest. Otóż takim modus vivendi zdrowia psychicznego byłoby poczucie sprawczości. Wtedy, kiedy pacjent jakby dzierży życie w swoich rękach, bierze za nie odpowiedzialność, bierze za odpowiedzialność za swoje życie, a jednocześnie za życie innych swoich współpracowników czy podopiecznych. To poczucie sprawczości jest niezwykle istotne dla wychodzenia z choroby, a także jest niezwykle istotnym czynnikiem, wręcz elementarnym właściwego życia społecznego. Ta sprawczość, ta decyzyjność jest tutaj bardzo istotna. W książce De Barbaro widzę generalnie napięcie pomiędzy tym, co społeczne, a tym, co indywidualne. Za Kępińskim cytowanym pisze De Barbaro o prawdzie jako czymś uzgodnionym społecznie. A jednocześnie ten wymiar prawdy tkwi gdzieś głęboko w indywidualnym ja. Więc mamy ja społeczne oraz ja indywidualne. Ja indywidualne, które w momencie zachorowania, na przykład na psychozę, czuje się w sposób fałszywy, omnipotentne. Jednak to jest fałszywa omnipotencja, omnipotencja psychotyczna. Chodzi o to, żeby danego pacjenta nauczyć z powrotem prawdziwego działania, prawdziwego poczucia sprawczości, ponieważ to, co sprawcze, jest zawsze zaprzeczeniem tego, co bezradne. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy omnipotentni. A owa świadomość nie musi prowadzić do bezradności. To, że jesteśmy w sieci rozmaitych interakcji społecznych, że zależymy od innych,
że jakoś jesteśmy przez innych również formowani, nie wpływa na naszą wolność destrukcyjnie, ale właśnie uświadamia nam to, że jesteśmy częścią tej gry społecznej, dodam gry społecznej, która jest również bardzo istotna dla zdrowia psychicznego, ponieważ, jak pisze De Barbaro, redukuje ilość zbędnych zranień, kiedy dana osoba uświadomi sobie, że nie jest jakby prześladowana przez innych, ale jakby przez innych w sposób istotny i właściwy formowana. To właśnie jest efektem przymierza terapeutycznego, czy to na terapii indywidualnej, czy to na terapii grupowej. Odbywa się jakby właśnie, jakby psychoterapeuta był takim garncarzem, który formuje swojego pacjenta, który koryguje nieco jego ścieżki, wybory, zapatrywania, poglądy na pewne sprawy, również myślenie ksobne, które jest przejawem też chorobliwym, byłoby tutaj w psychoterapii redukowane na rzecz wyjścia z siebie i otworzenia się na cudzą historię, czego właśnie często rezultatem jest psychoterapia grupowa, gdzie pacjent jakby nie ma wyjścia, musi słuchać innych. W związku z tym jego historia niejako jest w tle, jest z boku i musi się otworzyć na to, co mają do powiedzenia innych. To poczucie uświadomienia sobie, jak pisał Miłosz, że jest się tylko jedną z rzeczy wielu, że nie jest się kimś najważniejszym, ale właśnie częścią gry społecznej, co nie znaczy oczywiście redukcji do jakiegoś nieistotnego trybika, ponieważ każdy ma własną, indywidualną oraz niepowtarzalną historię, z którą oczywiście dzieli się na danej terapeutycznej sesji. To są właśnie takie bardzo istotne sprawy, które De Barbaro porusza. Też trzeba zauważyć to, co już mówiłem, że owe sprawy związane z psychoterapią, jakby on nie odrywa tego od kontekstu kulturowego. To, co jest indywidualne i psychiczne, jest jednocześnie częścią jakiegoś kulturowego uniwersum i kulturowych po prostu sieci rozmaitych interakcji oraz zależności. To jest bardzo ważne, że przemiana czasów wpływa również na przemianę człowieka. To niby proste, ale jednak zasadne, aby to powiedzieć. No, dużo jest tutaj takich bardzo istotnych kwestii. Tutaj jest na przykład taki pasus o tym, że psychoterapia nie jest od tego, żeby uszczęśliwiać. Pacjent, który często ma się takie naiwne wyobrażenie o psychoterapii, że jak pójdę na psychoterapię, to będę szczęśliwszy, prawda? To właśnie od tego psychoterapia nie jest oddawania prostych recept na życie, od uszczęśliwiania. Bardziej służy poznawaniu własnego ja oraz mechanizmów za tym ja stojących, rzecz jasna. Tutaj psychoterapia byłaby właśnie drogą do własnych przeżyć. Niedobry jest również nadmiar teoretyzowania, prawda? Tutaj ważna jest przede wszystkim praktyka psychoterapeutyczna, która na żywo jakby działa na pacjenta, a nie obiektywne jakieś teorie nadmiernie właśnie obiektywizujące i teoretyzujące, ponieważ każdy przypadek pacjenta jest po prostu inny. No i oczywiście De Barbaro wymienia rozmaite szkoły psychoterapeutyczne. Jest to szkoła oczywiście psychoanalityczna, psychodynamiczna, jest to szkoła humanistyczno-egzystencjalna, poznawczo-behawioralna, czy też szkoła Gestalt, czy też szkoła systemowa, bądź też szkoła zwana konstrukcjonizmem społecznym.
bądź też szkoła, która oparta jest na podejściu narracyjnym. Zatem tych szkół jest bardzo wiele, co pacjent to jakby i ta szkoła oczywiście powinna być dobrana do danego pacjenta, czy dzisiaj się mówi o kliencie również, kliencie psychoterapii, dlatego ważny jest ten dobór odpowiedniej szkoły. De Barbaro jest takim badaczem, ciekawi go przede wszystkim etiologia rozmaitych zjawisk społecznych. Co za tym stoi? Jakie motywacje psychologiczne? Oczywiście nie są one rozwinięte w formie naukowej, dysertacji, ponieważ jest to książka mająca formę wywiadu. Co ciekawe, pierwszy wywiad przeprowadza 10-letnia wnuczka Bogdana de Barbaro, która stawia pierwsze kroki w dziennikarstwie. Zatem humor i dowcip również są częścią tej książki. No i na koniec powiem, że mniej przekonuje mnie aspekt polityczny poruszony w tej książce. Uważam, że od polityki powinno się jak najdalej uciekać, chociaż Bogdan de Barbaro mówi, że polityka i tak nas dotyka. Natomiast owo jasne i sprecyzowane stanowisko de Barbaro, stanowisko polityczne, może niejako zrażać tę część społeczeństwa, która ma stanowisko zdecydowanie odmienne. W związku z tym tu jakby jest moja wątpliwość co do tego wymiaru tej książki. Oczywiście ta książka jest po prostu warta lektury i to warta lektury nawet wielokrotnej. No, rodzic czy małżonek może się dowiedzieć o tym, jakie popełnia błędy, czy to będąc ojcem, czy to będąc mężem, czy to będąc żoną, prawda? Zamykanie się w swoim pokoju, czy w salonie z kuflem piwa, brak zainteresowania dla córki nie rozwiązuje w żadnym stopniu tych problemów rodzinnych. Wręcz przeciwnie, zaognia je i może prowadzić do katastrofy rodzinnej, bardzo często, czyli do rozwodu, bądź też awantur, kłótni. Chociaż de Barbaro mówi o pozytywnym aspekcie kłótni jako czymś, co zbliża jakby i powoduje bliskość pomiędzy dwoma antagonistami sporu. Bez kłótni jakby nie ma bliskości. Kłótnia jakby jest przejawem, można powiedzieć, tej bliskości. Wniosek końcowy jest taki, że być może chodzi o to, żeby nie bać się spierać, nie bać się polemizować, nie bać się mieć odmiennego stanowiska, ponieważ na tym polega gra społeczna, na dialogu, ale również na polemice, ścieraniu się czasem przeciwstawnych poglądów. I wniosek z tej książki jest taki jeszcze, że Bogdan de Barbaro jawiłby się właśnie po tej jasnej stronie sfery wartości, jasnej stronie aksjologii. Sam prezentuje się na zdjęciu jako bardzo uśmiechnięty profesor psychiatrii, który jednocześnie ma wątpliwości duże co do obecnych czasów, co do obecnych przemian. No, któż ich nie ma. Dlatego serdecznie polecam książkę Bogdana de Barbaro Po co światu psychoterapia. Na pewno korzyść poznawcza z niej jest duża, a książka jest przeznaczona w zasadzie dla każdego czytelnika, który niekoniecznie ma profesjonalne przygotowanie psychologiczne. Każdy z niej może wyciągnąć dla siebie jakąś korzyść. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym filmiku.